Siemaneczko, w siódmej części Let's Play Gothic 2 Kroniki Myrtany. To jest właściwie siódmy odcinek. Wiem, że w poprzednim odcinku zacząłem od tego, że siódmy odcinek, ale nie. Poprzedni to był szósty, dziś jest faktycznie siódmy. Sorki za to. Przejęzyczenie z góry, przepraszam, jestem lekko, a może nawet troszkę bardziej niż lekko przeziębiony. Oprócz tego, że od paru odcinków gardło siadło, to o ile gardło ciut może się poprawiło, to o tyle nos masakra, zawalony jest w 99%. Dobra, już wiem, dlaczego to zadanie nie chciało się ukończyć, bo był tu jeszcze jeden pieprzony chrząszcz, którego jakimś cudem nie widziałem wtedy. O, patrzcie, jaki uparty jest, ty, patrzcie, co za menda. Dobra. Bierz z niego wszystko. Nic tu nie ma. Dobra, i możemy stąd spadać. Tutaj faktycznie już chyba nic więcej nie będzie. Mamy też już teleporty do Silbach, także jest git. Chodźmy oddać tego questa. Jak? Jak? Czekajcie, jak tu jest? A dom, dobra, spoko, myślałem, że coś więcej. Ale chemik. Na mapie jest. Widzę, że wracasz cały i zdrowy. A więc zwycięstwo? Tak, tak jest. Rozgniotłem je wszystkie. Gdy stąd wyruszyłeś, twarz miałeś bladą jak płótno. Strach cię obleciał, jakbym wysyłał cię do walki z samym Beliarem. Dość tych żartów. Kiedy w końcu dowiem się czegoś o alchemii? Alchemia, alchemia. No tak, zapomniałbym. Masz tu książkę Podstawy Alchemii. Weź ją sobie i przeczytaj. I to wszystko? Żadnego zbierania ziół i ważenia mikstur? Chciałeś poznać podstawę alchemii? To je poznasz. Rzecz jasna, jeśli umiesz czytać. Oj, spokojna. A teraz, z łaski swojej daj mi się zdrzemnąć. Po tym gulaszu jakiś taki senny się zrobiłem. Spokojna twoja rozczochrana. Dobra. Z alchemią trochę nie wyszło, ale może zwiększysz moją magiczną moc? Jak nie wyszło? Co nie wyszło? Udostępniłem ci wszystkie potrzebne narzędzia, by szkolić się w tej pięknej sztuce. Młodzi, tacy teraz niewdzięczni. Jeszcze raz, czego tym razem chciałeś? Zwiększenia mocy magicznej. Ech, niech ci będzie. Coś ci tam pokażę, tylko wiesz, przydałoby mi się trochę złota na drobne wydatki. Oczywiście. Jakby inaczej. Dobra, wiemy, że już może nas tego nauczyć. Dobrze, spoczko. I wiemy, że możemy z nim też pohandlować, a ma całkiem sporo do handlowania. Dobra. Szkoda, że nie ma... Aha, dobra, tak to wygląda. Tą księgę byśmy przeczytali. No i mamy zakończoną pracę. Trzy prace alchemika. Pokaż mi tą księgę jeszcze. Z tej księgi można się nauczyć podstaw wytwarzanych magicznych eliksirów. Alchemia, nie mam nic. Okej, no nie chcę wydawać, nie, nie. Tak to działa, czyli nie ma nic za darmo. Znaczy z książki jest za darmo, że nie musimy złota płacić, ale punkty polecam. Zostawimy te punkty na no na trofea jak najbardziej. Dobra, tu nic więcej. Bez właściwego klucza. Tu nic więcej już nie zrobimy. Dobra, spróbujmy tam pójść w kierunku tej bramy. Może gdzieś jakiegoś myśliwego wreszcie trafimy. Okej. Okay. Czyli tutaj mamy tą część ogarniętą. Kaplicę, cmentarzyk. I tak dalej. Aha, tu coś będzie chciał do nas. Zaraz zobaczymy. Już się charakterystycznie odwrócił. Jesteś tu nowy? Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Zgadza się. Dobra. Nazywam się Marvin i niedawno przybyłem na wyspę. Jestem Folkart. Swoją drogą wybrałeś kiepski moment na podróże. Zdążyłem się już o tym przekonać, ale nie miałem dużego wyboru. Uciekasz przed wojną? Zgadłeś. Jak większość przybyszów ostatnio, ale wcale wam się nie dziwię. Nastały niespokojne czasy i nie każdy ma ochotę ginąć za króla. Czym się tutaj zajmujesz?
Pilnuję, żeby dzikie zwierzęta i nieproszeni goście trzymali się z dala od wioski. Od czasu, gdy mój zmiennik Rolf zaginął w czasie burzy, mam pełne ręce roboty. Okej. Twój zmiennik zaginął? Brzmi jak kolejne zadanie. Uparł się, że sprawdzi, czy w pobliżu starej łodzi rybackiej nie zostały jakieś zapasy. Przez te cholerne podtopienia każda beczka wina czy ryb jest na wagę złota. Od wczoraj nie ma po nim śladu. Poszedłbym go szukać, ale Albin nie pozwoliłby mi opuścić teraz wioski. Dobra. Może mógłbym sprawdzić, co się z nim dzieje. Naprawdę zrobiłbyś to dla mnie? No, czemu nie? Był dla nas w porządku, więc może nie wyskakujmy z tą kasą, chociaż na pewno by się przydała, nie? Czemu nie? Mogę spróbować. Masz czym się bronić? Bronić? Okolice Silbach nie należą do bezpiecznych. Pełno w nich dzikiego zwierza, dlatego warto mieć choćby najprostszą lagę do obrony. Dobra. Coś by się przydało. Weź ten miecz. Nie jest to może broń dobrej jakości, ale kretoszczura czy ścierwojada ubijesz. Dzięki. Dobra. Zastanawiam się, czy nie wolałbyś posługiwać się jakimś porządnym orężem, zamiast igiełkami, którymi nawet skóry topielca nie przebijesz. Gwarantuję, że za lekcję nie wezmę więcej od Paulusa, a jak za naukę posługiwania się ciężką bronią, to naprawdę mało. No dobra, pomyślimy. Coś tam lepszego dostałem, czy nie? Aha, mam... Aha, dobra. Chociaż nie, tutaj mamy... Aha, tu mam większe obrażenia, ciekawe. O, zaostrzony patyk. Aha, tylko że to jest broń dwuręczna. No. Chociaż można jakieś tam kombo sprzedać, zobaczymy. Jak to się będzie sprawdzać, ale wypytajmy go jeszcze. Gdzie znajduje się ta łódka? Idąc drogą na południe, dotrzesz do mostu. Obok niego znajdziesz tę łajbę. Kiedyś służyła rybakom podczas połowów na jeziorze, ale od jakiegoś czasu jest punktem wymiany towarów między wioską a małą winnicą. Dobra. Jak wygląda Rolf? To mały chłopak. Zgaduję, że nawet w twoim wieku. Ma spięte włosy, no i mięśniakiem to on nie jest. Jak wychodził, ubrany był w typowy wiejski strój bez rękawów. Okej. Jak leci? Cisza jak makiem zasiał. Trochę mnie to niepokoi, bo cisza zwykle zwiastuje burzę. Brzmi jak stary wyga, nie? Zacznij. Do roboty za... Dobra, to już wiemy, gdzie się czego uczyć. Spoczko. Jak? Wszystko w porządku. Okej, znowu zaczęło padać. Znowu się paskudna pogoda robi. Do winnicy, do wieży sygnałowej. Powinniśmy tędy chyba pójść, nie? Znaczy, mapa nam niewiele powie. No właśnie. Dobra. Nie, jest. Schowaj to, okej. Czekajcie, jaka jest ta tablica? Co tutaj jest? Południowa? Południowa brama, dobra. Na razie się może nie chcemy aż tam dalej zapuszczać. Zobaczmy tutaj, co to za budynek jest w ogóle za nami. Jakieś kwiateczki? No proszę. Dzień dobry. Nie chciałem kłopotu. O, to jest chyba jakiś przedstawiciel Albin, tej wioski. Zapewne tak. No myślę, że warto tu się porządnie rozejrzeć. Myślę, że... Tylko nie wiem, czy chcę czyścić tą chawirkę, że... Kurwa, elegancko tu jest. Można sobie przyc... Można. Patrzcie. Ej, nawet możemy tak przeczekać, kurwa. W sumie spoczko, nie? Bardzo fajnie, że coś takiego dodali. Znaczy, i w sumie to by nie było głupie, bo pada, kurwa. Tylko nie, a sprawdzimy, czy życie nam się zregeneruje, jak tak przesiedzimy sobie.
szybko, ale nie regeneruje nam życia. No słusznie, bo to jednak sen nie jest. Ej, już powinno przestać padać. No właśnie, dziękuję. Dobra, zaraz sobie pogadamy. Z gubernatorem, nawet nie wiem jak to określić. Trochę czytania będzie. O, ekspik. By broń białą można podzielić na jednoręczną oraz dwuręczną. Wewnątrz dokonujemy dodatkowego podziału na bronie wymagające siły oraz te wymagające zręczności. Jednoręczna siła, miecze i małe topory. Dwuręczna siła, wielkie topory i wielkie miecze. Jednoręczna zręczność, lekkie miecze i szpady. Dwuręczna zręczność, długie piki, włócznie. Okej. Świadomie wybierz to, z czym czuć się będziesz najwygodniej. Nie bój się eksperymentować. Nie stawiaj na najprostsze rozwiązania, a z pewnością zostaniesz wielkim wojownikiem. Ciekawe, czy tutaj jest dual wielding, albo czy tarcze są. W sumie nie zwróciłem uwagi, chyba nie widziałem nikogo z tarczą. Zobaczymy, kurwa, to wszędzie jakiś bajzel jest troszeczkę. Jestem zajęta, zostaw mnie w spokoju. Okej. Ale piękne są detale tych domków. Normalnie rozpierdzielają mi głowę, nie? W sensie widać, że naprawdę z Gotika zostało chyba wyciśnięte wszystko, co można było wycisnąć z tego silnika i z potencjału tej gry. Tak mi się wydaje. Zgaduję, że masz bardzo ważny powód, by mi przeszkadzać. Nie, nie. Ostatnio sporo was, obcych, się tutaj przewija. Na nasze nieszczęście. Jestem Albin i pełnię obowiązki starszego tej wsi. To ja podejmuję najważniejsze decyzje podczas nieobecności miłościwego Sir Ramseya. Okej. Pozwól, że dam ci pierwszą ważną lekcję. Niech ci nawet nie przyjdzie przez myśl dotykanie czegokolwiek, co nie należy do ciebie. Jeśli cokolwiek ukradniesz, choćby miała to być wyrwana z czyjegoś pola przegniła rzepa, dowiem się o tym i będziesz za to przede mną odpowiadał. Dobrze, tak zastanawiałem się, czy nie wyczyścić mu chaty, ale widzę, że nie mam pewności, czy jak nas nie widzą, to możemy robić co chcemy, czy to będzie tak, że oni się zorientują, że coś ginie i będzie jak w Gotiku trójce, nie? Bo w jedynce i w dwójce to chyba po prostu jak nic nie widzieli, to był luz. A w trójce no to już tak dobrze nie było, nie? Wiem, że tutaj też nie dostajemy expa za grzebanie w czyich kieszeniach, ale to też jest dobry sposób na początek, żeby się wzbogacić. No. Jakie prawa panują w Silbach? Jesteś na terytorium Królestwa Myrtany, więc obowiązują tu takie same prawa jak w innych jego częściach. Wszelkie przestępstwa, takie jak kradzież, wtargnięcie i morderstwo, są surowo karane. Ponadto niektórzy mieszkańcy wyspy i obywatele miasta mają szereg dodatkowych praw. Ale skoro nie jesteś ani jednym, ani drugim, ciebie te przywileje nie obejmują. No niestety. Weź tę broszurę. W niej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Okej. Statut wsi. A przeczytajmy to sobie. Co to jest? O, i 100 expa, kurwa. Wiedziałem, że się opyli czytać. Zaraz będzie kolejny poziom. Grzywnie podlegają poniższe przewinienia. Kradzież, niezależnie od wartości i wielkości przedmiotu, wszczynanie bujek, atakowanie zwierząt hodowlanych, rozprowadzanie nielegalnych towarów. Morderstwo. Dobra. Okej, poniższe, aha. Dobra, dotykanie kufrów. Okej. Dosyć ciekawie to rozpisane. Nie było na tyle ciekawe, żebym czytał. Stan zdrowia, rozumiecie? Żebym teraz wszystko czytał. Co powinienem wiedzieć w tym miejscu? Wioska Silbach leży we władaniu szlachetnego Sir Ramseya, którą sam król Myrtany ofiarował jego rodzinie wiele wieków temu. Od upadku królewskiej floty wieś pełni funkcję spichlerza całego Archolos, o czym gubernator i jego ludzie przywykli zapominać. Mimo że obowiązuje tu prawo myrtańskie, za swe przewinienia odpowiadasz w pierwszej kolejności zgodnie z lokalnym prawem przed Sir Ramseyem, którego reprezentuję. Gdzie mogę spotkać Sir Ramseya? Wielmożny Sir Ramsey obecnie przebywa w mieście.
Ale nawet jeśli jakimś cudem go tam spotkasz, to wątpię, żeby chciał poświęcić czas. Pewnie tak. Jak się mają sprawy? Chyba nie osiadłeś na laurach, co? Znajdź sobie kolejne zajęcie. Jak się ma... Chyba nie osiadłeś... Ej, dobra, to sobie nie pogadamy. Dobra. A, tu mamy jeszcze jakąś jedną księgę, spoko. Okej. Okay. Po pierwsze, by móc korzystać z łuku łowca, powinien rozwijać swoją zręczność na ty. Natomiast do dzierżenia kuszy wymagana będzie siła. Okej, okay. Zarówno łuki, jak i kusze, nawet w rękach początkowych strzelców, są w stanie powalić człowieka bez zabijania go na miejscu. Jeśli jednak musi upewnić się, że twój wróg nie wstanie, należy mieć przy sobie choćby najprostszą broń białą. Okej. Okay. Żeby dobić kogoś. Dobra. Ochroniarz. Jestem zajęty, zostaw mnie. Ciekawe. Dobra, no rozgląda się za mną. O, mam jakąś kuchtę. Hej, ty. Na wszystkich bogów. Co ty wyprawiasz w mojej kuchni? Spokojnie. Czemu ona ma taką dziwną minę? Przyszedłem zobaczyć, co takiego pichcisz. W tej chwili próbuję ugotować pyszną potrawkę z dzika z warzywami, ale ktoś właśnie mi w tym przeszkodził. Gotowanie to prawdziwa sztuka, a jak każda inna, wymaga ona cierpliwości, precyzji i... Chwila. Czujesz to? Coś jest chyba nie tak. Oh, shit. Nie! Tylko nie to! A wszystko to dzięki tobie. A co ja mam z tym wspólnego? To, że wparowałeś tu jak gdyby nigdy nic i oderwałeś mnie od pracy. Albin mnie zabije. Ale najpierw posiedzę parę dni w dybach. A dopiero potem zawisnę na gałęzi. Okej. Gotujesz dla Albina? Od czasu, gdy Ramsey i jego nadworny kucharz nas opuścili, gotuję dla całego dworu. Ale patrząc na to, co się dziś stało, niedługo mogę wylecieć stąd na zbity pysk. I to w najlepszym wypadku. Dobra, spokojnie. Ta potrawka miała być dla starszego i jego żony, a teraz nadaje się już tylko do wyrzucenia. Spokojnie. Może mógłbym zdobyć dla ciebie nowe mięso. Mięso z dzika? Ta, już to widzę. Nie wiem, jak miałbyś tego dokonać, ale zanim to zrobisz, smród rozniesie się po całym dworze, a wtedy nic mnie już nie uratuje. Pośpieszę się, jeśli dasz mi coś w zamian. Coś w zamian? Ty jeszcze śmiesz żądać czegoś w zamian? Wiesz co? Zmieniłem zdanie. Sama sobie szukaj tego mięsa. Powiedz, czego chcesz? Te przepisy, one chyba były dość tanie, ale nie wiem, ile złota może dać, cholera. Dobra, może jakieś przepisy weźmy, no może ma jakiś taki, wiecie, rarytas przepis. Podzielisz się przepisem? Na kucharza to ty mi nie wyglądasz, ale dobra, dam ci go. I tak nie jest żadnym sekretem. No dobra. Najpierw jednak chcę zobaczyć przed sobą kawał soczystego mięsa z dzika. Inaczej nie mamy o czym mówić. Okej. Mam nadzieję, że to nie jest zadanie jakieś ograniczone czasowo. Dobra. No właśnie, kurwa, pośpieszyć się. Mamy 10. Kawał soczystego mięsa z dzika. No myślę, że to nie będzie prosta sprawa. Co to są te worki? W końcu cię dopadłam! Oh shit! Mamy ten przepis. Okej, wiemy, że przypał jest wtedy, kiedy dostaniemy komunikat, że została sprawa zgłoszona. No i wiadomo, że ktoś jest obok, no to... Dobra, czyli jak nikt nie widzi, to chyba możemy łoić ile wlezie. Chyba. Tak mi się wydaje, tak strzelam teraz. Dobra, nie kimałem jeszcze.
bo nie było. Bez właściwego klucza. Nie było sensu. Natomiast no tu jest kuferek. Pytanie, czy ten kuferek. Aha. Nie znam się. No właśnie, tak myślałem, że będzie zamknięty. Dobra, potrzebujemy kawał soczystego mięsa. To są w tych workach, tylko nie wiem, czy akurat dziczyzna tam jest. No ale na razie i tak tam nie zerkniemy. Dobra, tu mamy tą żonkę, złoty ten. Jestem zajęty. Spoczko. Dobra, tu mam kolejny regał. Zerknijmy sobie. Okej, każdy kolejny krok po ku mistrzostwu wymaga coraz więcej pracy. Niezależnie od tego, co rozwijamy, siłę, zręczność, wiedzę magiczną, czy władanie danym rodzajem uzbrojenia, dalsza nauka będzie wymagać coraz większego poświęcenia. Nie zmieniają tego żadne eliksiry, amulety, ani inne magiczne świecidełka. Pomimo, iż natychmiast wzmacniają użytkownika, to nie wpływają na jego własny rozwój. Jeśli chcemy rozwinąć umiejętność, to musimy spełnić wymaganie na sztywno. Nie pomoże nam chyba amulet, nie? Czyli jak nam brakuje, nie wiem, ileś tam do umiejętności, to nic z tego, musimy to wykupić. Tylko nie wiem, jak to jest w przypadku z bronią. Nie no, chyba że broń podnieść, to amulety pomogą. Tylko żeby nauczyć się lepiej władać daną bronią, to wtedy mogą nam nie pomóc. No dobra. Ważne, że kolejna stówka wpadła. To jest w sumie najważniejsze. O, tu będzie kolejny. Dobra, niezależnie czym walczysz, żadna broń dostępna do kupienia nie może równać się z wygodą posługiwania się własnoręcznie stworzonym orężem. Ze względu na wykonywanie ich idealnie pod swoje propozycje ciała, niemal zawsze wymagają one od użytkownika mniejszej krzepy czy zwinności, by efektywnie się nimi posługiwać. Czy to jest takie mrugnięcie oka do tego, żeby pójść w kowalstwo? Myślę, że tak. Do wytwarzania broni dystansowych zawsze będzie potrzebne drewno, łuczarskie cięciwo oraz dla znamienitszych dzieł języki jaszczurów. Zwykła broń biała wymaga czystego żelaza, natomiast dla broni stalowych i tych z magicznej rudy potrzebne również, że będą odpowiednio węgiel oraz bryłki magicznej rudy. Tak po łebkach to troszeczkę czytam, żeby to przyspieszyć. Okej, no są jakieś tam tipy. Kurwa, no te rzeczy. No wziąłbym, ale boję się, że on się spruje o to. Nie znam się na otwieraniu zamków. No właśnie, no zobaczymy. Jestem ciekaw, jakbyśmy spróbowali, nie? Ciekawe, czy faktycznie mamy mało czasu, jeśli chodzi o ten udziec dzika. Możliwe. O. Kurwa, no nie wskoczy tam. No patrzcie, co za menda. No nie, nawet... Dobra, nie świruj. Możesz tu troszeczkę wejść na górę. Dobra. Widzę, że chyba nic z tego nie będzie. O Jezus, aż mnie katar strasznie męczy. Dobra, tutaj też nic nie zrobimy. Szybko zejdziemy na dół, zobaczymy, czy tutaj nie będzie żadnego przypału. Że tam sobie coś pożyczyliśmy. Gdzie on jest? Gdzie on przesiaduje? O, winko to sobie możemy wziąć. Zawsze się może przydać. Gdzie on poszedł? No wiecie, sprawdziłbym. No czy się nie... A tutaj sobie siedzi, nawet nie zauważyłem. Jak się mają? Chyba nie osiadłeś na laurach, co? Dobra. Jak się mają? Chyba nie osiadłeś na laurach, co? Znajdź nie... sobie kolejne zajęcie. Nie jestem pewien, czy to jest kurwa Karol Krawczyk? Czy ten aktor podkładający głos? Cezary Żak? Co właśnie Karola Krawczyka? Może mi się tylko wydaje, no. Nie, może mi się tylko wydaje. No jest paskudna pogoda. A dzika, jak nie widać... O kurwa, szczur. Dawaj. O, wiem,
Dobra. Powinienem tą broń tego kija przetestować. Może lepiej by mi się walczyło, ale tym też spoko idzie. O, tu możemy coś ze szczura wyciągnąć. O, skórzany mieszek, zajebiście. Skórzany mieszek, ile może mieć monetek? 25, spoczko. 10, dobra, no tam jakaś kaska powoli wpada, nie? Dobra, tu chyba troszkę za dużo oczekujemy. Dobra, czy musimy się wrócić i w prawo pocisnąć? No, w tą taką ślepą uliczkę, tam zobaczymy, co tam jest. Też może będą jakieś farmy. Nie wiem, kurde, czy mogę teraz kimać, jak mam do zebrania. Może, ale... Czy ja będę mógł wyciągnąć mięso z dzika, jak ja upoluję dzika? To jest dobre pytanie. Poza tym... Zaczyna się ściemniać. Co jest? Co tam jest? O, tam są wilki. Dobra, no nie wyglądają na sympatyczne zwierzątka, zdecydowanie nie. Może weźmy sobie to. Dobra, myślę, że sobie zakończymy też odcinek tutaj, w tym momencie. Mam nadzieję, że ciekawe, ile czasu będzie na to. Patrzcie, jaki ładny w zasadzie zachód słońca, patrząc na to wszystko. Dobra, tu kończymy, także trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie i eksplorujemy dalej. Na razie.